W sobotę w Osiedlowym Ośrodku Kultury przy ulicy Wyspiańskiego odbyło się seminarium sztuki walki Jeet Kune Do z udziałem Joachima Marcelo z Hiszpanii. Organizatorem był Michał Czapla. Jest to seminarium ze sztuki walki Jeet Kune Do stworzonej przez Bruce'a Lee i prowadzi to seminarium Joaquin Marcelo. Jest to pierwsza osoba, pierwszy uczeń prywatny Teda Wonga, czyli ostatniego prywatnego ucznia Bruce'a Lee z Europy. Obecnie jest to jedyna osoba w Europie autoryzowana do nauczania tej sztuki walki i ma najwyższy stopień w Europie w tej sztuce walki nadany przez Teda Wonga. Jak to się stało, że znalazł się w Polsce w Rudnicy? Ponieważ w 2010 roku odszedł Ted Wong i odszedł również mój nauczyciel Stefan Nikander, napisałem list do rodziny Teda Wonga, gdzie mam się teraz udać, aby się nadal uczyć. I żona Teda Wonga poleciła mi, abym kontynuował moje nauki i rozwój w JKD pod okiem Joaquina Marcelo. Jeet Kune Do oznacza drogę przechwytującej pięści. Jeet znaczy przechwycenie, Kun znaczy pięść i Do znaczy droga. Droga przechwytującej pięści. Charakteryzuje ją tak naprawdę prostota, bezpośredniość i nieklasyczność, czyli nie ma to nic wspólnego z tradycyjnymi sztukami walki. Jest ona bardziej, opiera się o ludzką mechanikę ciała. Bruce bardzo inspirował się boksem i szermierką. Mistrz Joaquin Marcelo udzielił wywiadu naszej telewizji. Jeet Kune Do is Bruce Lee martial arts. So is a martial art flexible to each one individual characteristic. So Bruce Lee gave you a roadmap, the basis, and you have to adapt the art to yourself. Jeet Kune Do to sztuka walki Bruce'a Lee. Jest ona bardzo, można powiedzieć, giętka. Czyli Bruce Lee dał mapę do podążania, a każdy z nas musi dopasować, dostosować tę sztukę walki do siebie. Była to wspaniała lekcja Jeet Kune Do.